Dzień dobry wszystkim, cześć. Przed mikrofonem kłania się Kuba z podcastu kryminalnego Jugozbrodnie i witam Was w 11 odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy dla Jugozbrodni pod dwoma względami. Po pierwsze, zadebiutuję na kanale Historia Kryminalna ze Słowenii. Co prawda w czasie omawianych wydarzeń Słowenia była jedną z republik wchodzących w skład Jugosławii i nie była samodzielnym państwem, ale pierwszy raz omówimy wydarzenia z tej części byłej Jugosławii i pierwszy raz zetknąłem się ze źródłami po słoweńsku, którego ni w pień nie rozumiem i korzystałem ze źródeł serbskich oraz udało mi się zobaczyć dwuodcinkowy program dokumentalny telewizji serbskiej, Prwa, na temat tej sprawy, gdy wypowiadali się Słoweńcy, to był podłożony serbski lektor. To gdyby ktoś miał wątpliwości, czy te języki są podobne. Druga sprawa jest taka, że moja lektorka języka serbskiego oraz koledzy i koleżanki z grupy odkryli w tym tygodniu Jugozbrodnie, zatem pozdrawiam ich serdecznie. Sprawdzę, czy słuchacie. Ale wracając do dzisiejszej historii, to opowiemy sobie o seryjnych morderstwach, które wstrząsnęły Jugosławią końcówki lat 70. Jest to sprawa, która wpisała się mocno w świadomość i popkulturę Słowenii. Myślę, że głównie za sprawą tego, że wcześniej do mieszkańców Słowenii nie docierały informacje, by jakikolwiek inny seryjny morderca działał na terenie ich republiki. Przynajmniej nie było to tak rozpowszechnione w mediach. No i też dlatego, że ta sprawa jest wyjątkowo brutalna. Zdarzenia, o których dzisiaj opowiem, w pewnym stopniu przypominają mi historię władcy much, czyli Bogdana Arnolda ze Śląska, czy historię trupiej farmy Roberta Pictona z Kanady. Jestem swoją drogą ciekaw, czy wy też dostrzeżecie takie podobieństwo. Zatem zapraszam do odsłuchania 11 odcinka podcastu kryminalnego Jugozbrodnie, gdzie opowiem o morderstwach dokonanych przez metoda Tropca. Dzisiejszą historię zaczynamy w 1978 roku na osiedlu Sztepańsko-Naselje w Lublanie, wtedy stolicy Socjalistycznej Republiki Słowenii, wchodzącej w skład Jugosławii, a dziś stolicy niepodległej Słowenii. I Sztepańsko-Naselje to blokowisko wybudowane w latach 70., więc w chwili omawianych wydarzeń jeszcze zupełnie nowe. Osiedle znajduje się w zakolu rzeki Ljubljanicy i z trzech stron otoczone jest rzeką, a do centrum prowadzi właściwie jedna główna droga, Litijska Cesta. I na tym osiedlu od kilku miesięcy mieszkała 32-letnia Serbka Zorica Nikolić. W Lublanie chciała przy pomocy siostry stanąć na nogi po rozwodzie. Nie wiem, co było przyczyną rozpadu małżeństwa, ale wydaje się, że Zorica bardzo mocno to przeżyła. Tuż po przeprowadzce podjęła pracę sprzątaczki w państwowym przedsiębiorstwie Metalka. Gdyby ktoś z Was był kiedyś w Lublanie i zorientował się, że widok na Górę Zamkową zasłania mu szary wieżowiec z lat 60., to właśnie biurowiec Metalki. Zorica miała być dobrą, prostą i niestety naiwną osobą. Zorica bardzo chciała ponownie znaleźć sobie mężczyznę, z którym będzie mogła wziąć ślub, oczywiście licząc na to, że tym razem związek nie zakończy się rozwodem. Zorica wydawała się być mocno zdesperowana i poszukiwania odpowiedniego mężczyzny zdawały się zajmować jej większość jej myśli. Korzystała z anonsów towarzyskich zamieszczanych w większości ówczesnych gazet. Były czasopisma, które głównie zamieszczały właśnie takie ogłoszenia, ale również w lokalnych dziennikach można było znaleźć sekcję towarzyską, gdzie samotne osoby poszukiwały partnera lub partnerki. Nie było wtedy Tindera, Grindra i innych aplikacji randkowych, przez co trzeba było się nieco bardziej nadgimnastykować, by spotkać kogoś wartościowego czy po prostu odpowiadającego naszym oczekiwaniom na podstawie korespondencji. Większość ogłoszeń była zamieszczana za niewielką opłatą, rzadziej za darmo, a Zorica zamieszczała swoje ogłoszenia nie tylko w lokalnej prasie, ale również w czasopismach wydawanych w innych częściach Jugosławii,
co może sugerować, że nie traktowała Lublany jako miejsca, w którym bardzo chce zostać i jeśli nadarzy się jakaś okazja, to przeprowadzi się tam, gdzie ją po prostu poniesie. I w piątek, 17 listopada 1978 roku, Zorica zaraz po pracy wróciła do mieszkania siostry. Po chwili krzątania się po domu, ponownie ubrała skórzaną kurtkę obszytą futerkiem, wzięła swoją niebieską torebkę, mówiąc, że idzie na umówioną wizytę do lekarza. Miała na sobie także sztruksowe spodnie, niebieski sweter oraz czarne skórzane buty. I Zorica niestety tego dnia już nie wróciła do domu, a zaniepokojona siostra zgłosiła jej zaginięcie następnego dnia. I przyjmujący zgłoszenie inspektor Janes Richard miał już wtedy pewność, że zniknięcie Zoricy ma coś wspólnego z serią zaginięć kobiet, którą w ostatnim czasie obserwowali lublańscy śledczy. Bo oprócz zaginięcia Zoricy w ostatnim czasie zgłoszono również zaginięcie między innymi Anny Plewnik, 43-letniej Słoweńki. Anna żyła wraz z nieletnim synem w wynajmowanym mieszkaniu na ulicy Medeńskiej 74, to jest na obrzeżach Lublany, już za obwodnicą autostradową miasta, więc naprawdę dość daleko od centrum. I Iwan Stipić, mężczyzna, który wynajmował Anie mieszkanie, określił ją jako alkoholiczkę, która często spraszała do mieszkania nowo poznanych mężczyzn, niekoniecznie przejmując się tym, że w mieszkaniu jest jej małoletni syn. Wynajmujący i nieliczni znajomi Anny byli przekonani, że skoro kobieta od dłuższego czasu nie wraca do domu, to znaczy, że uciekła do pracy do Niemiec Zachodnich, zostawiając syna samego na pastwę losu w Jugosławii. Nie miej z uwagi na dziecko, zostawione samopas oraz zapewne za niezapłacone rachunki, zgłoszono zaginięcie Anny. I wspomniane zaginięcia śledczy powiązali również z zaginięciem 55-letniej Marii Cankar. Maria była już na niewielkiej emeryturze, ale z racji skromnego dochodu dorabiała sobie sprzątając domy nieco zamożniejszych mieszkańców stolicy. Przez pracodawców była określana jako osoba uboga i dbająca o córkę, bo Maria po pracy zajmowała się już dorosłą córką, która była niepełnosprawna i to w stopniu uniemożliwiającym jej samodzielne życie. Ludzie z otoczenia Marii odbijała sobie alkoholem ciężką sytuację w domu związaną z samotną opieką nad poważnie chorą córką oraz chronicznym brakiem pieniędzy. A upijać miała się z obcymi mężczyznami w barach, co najbliższemu otoczeniu dawało podejrzenia, że być może Maria łata budżet domowy, prostytuując się za niewielkie kwoty czy alkohol. Niestety, od momentu zaginięcia Marii mijało już kilka miesięcy, a milicja nie miała nawet najmniejszego tropu, który mógłby ich naprowadzić na rozwiązanie zagadki jej zaginięcia. Ze sprawą zaginięcia Zoricy, o której opowiadałem na początku tej historii, powiązano jeszcze jedno tajemnicze zniknięcie kobiety. Oczywiście zaginięcia zdarzają się codziennie, ale większość z nich jest wyjaśniana w ciągu kilku najbliższych dni od zgłoszenia, a tylko mały procent pozostaje niewyjaśniony na dłużej. A mówię tutaj o 38-milionowej Polsce, w 2-milionowej Słowenii tych spraw jest proporcjonalnie... nie wiem czy proporcjonalnie, tego nie liczyłem, ale na pewno relatywnie mniej. I może taka seria zaginięć była już dla śledczych aż oczywista. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ja mówię, że ktoś zgłosił zaginięcie, nikt z tym nic nie robił. Później jeszcze raz ktoś zgłosił zaginięcie, nikt z tym nic nie zrobił i kolejny raz, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł, by te nierozwiązane zaginięcia w ostatnim czasie powiązać. Bardziej chodzi mi o to, że w mniejszych społecznościach ten motyw seryjności może uwypuklać się nieco szybciej. Co nie zmienia faktu, że trzeba więcej niż jednego takiego przypadku, a to minimum o dwa za dużo. W każdym razie kolejną kobietą, której zaginięcie powiązano z omawianą serią zaginięć, była Wida Markowczyć. Wida zaginęła dwa lata wcześniej, to jest w 1976 roku i miała wtedy zaledwie 18 lat.
Wida była zaliczana do trudnej młodzieży. Była wielokrotnie notowana za drobne kradzieże i miała spore problemy, by skończyć szkołę. Ale też ciężko się dziwić tej dziewczynie, że nie radziła sobie z obowiązkami czy z życiem według litery prawa, ponieważ Wida miała bardzo ciężkie dzieciństwo. Większość życia spędziła w domach dziecka, ponieważ jej ojciec był alkoholikiem, a matka trafiła do więzienia, gdy Wida miała zaledwie 2 lata. Nie wiem, na jak długo była ta odsiadka, ani nawet za co, ale faktem jest, że Wida wychowywała się w państwowych placówkach, a nie w domu. To znaczy, nie mam na myśli tego, że dzieci z domu dziecka są bardziej skłonne do łamania prawa. Bardziej chodzi mi o to, że zanim trafią do odpowiedniej placówki, to mogą być świadkami naprawdę smutnych sytuacji, doświadczyć życia w patologii, czy żyć w oparach alkoholu, co może na nich odcisnąć bardzo duże piętno. Nie na wszystkich i też nie każde dziecko w takiej placówce tego doświadcza, no, ale to ważne, żeby to podkreślać i nie generalizować. Ale Wida na pewno tego doświadczyła i ona sobie z tym niestety nie poradziła. Była młodą, zagubioną osobą, która pewnego dnia po prostu przepadła bez śladu, a śledczy nie potrafili znaleźć choćby najmniejszej poszlaki, która podpowiedziałaby, gdzie Wida się znajduje. Więc zakładano, że uciekła przynajmniej z miasta, jeśli nie z Jugosławii. Te wszystkie zaginięcia wydarzyły się w relatywnie niedługim czasie. Zaginięcie Zoricy, o którym opowiadałem na początku, miało spiąć wszystkie tajemnicze zniknięcia kobiet w tym czasie i dać śledczym pewność, że w okolicy może dziać się coś złego. Ale nie mieli żadnych dowodów, żadnych poszlak czy punktów zaczepienia. Aż do czasu, gdy doszło do sytuacji, która potencjalnie nie ma związku ze wspomnianymi zaginięciami. Ale okazało się być zupełnie inaczej i historia ta zmieniła bieg śledztwa w sprawie zaginięć kobiet w stolicy Słowenii. A stało się tak, ponieważ w tym czasie w Jugosławii przebywał obywatel Niemiec Zachodnich Dietrich Müller. Niestety samochód Dietricha zepsuł się na trasie w pobliżu Lublany. Kierowca oczywiście nie mógł zadzwonić po pomoc drogową, ponieważ wtedy nie było jeszcze takich wynalazków jak telefony komórkowe. Więc ten na poboczu drogi bezsilnie zaglądał pod maskę swojego samochodu, szukając przyczyny usterki. Ale ku jego zadowoleniu jeden z kierowców, który przejeżdżał w pobliżu, zatrzymał się i zaoferował sfrustrowanemu Niemcowi pomoc. Panowie nie mieli problemu, żeby się porozumieć, ponieważ kierowca, który zaoferował tę pomoc, pracował kiedyś w Niemczech i znał niemiecki w stopniu komunikatywnym. Po chwili zaglądania pod maskę mężczyźni doszli do wniosku, że nie są w stanie samodzielnie naprawić pojazdu, więc Jugosłowianin zaoferował, że odwiezie Dietricha do najbliższego miasta, gdzie ten będzie mógł poszukać pomocy drogowej. Spakowali bagaże Dietricha i ruszyli w kierunku miasta. Po drodze, w przyjaznej atmosferze, postanowili zatrzymać się w przydrożnym bufecie, żeby wspólnie coś zjeść. Panowie zamówili 2 obiady i po piwie, chociaż jeden z nich prowadził, takie czasy. No ale w czasie, gdy zamówienie było przygotowywane, Jugosłowianin powiedział, że musi iść do toalety za potrzebą. Lecz tak naprawdę opuścił restaurację i odjechał wraz z bagażami Niemca, okradając go w dość nikczemny sposób, bo przecież najpierw oferując pomoc, a później oszukując. Ale los mimo wszystko grał na korzyść Dietricha, bo już następnego dnia spotkał na ulicy mężczyznę, który dzień wcześniej go okradł. Widząc złodzieja, zagroził mu, że zadzwoni na milicję, jeśli ten nie odda mu jego rzeczy. Na co złodziej odparł, że okej, nie ma sprawy, on odda te bagaże, tylko Dietrich musi z nim pojechać do jego domu. Mężczyźni wsiedli w samochód i ruszyli w stronę domniemanego domu złodzieja. Następnie opuścili miasto, poruszali się gruntową drogą w środku lasu i wtedy mężczyzna, który dzień wcześniej okradł Dietricha, zrobił coś naprawdę przedziwnego. Mianowicie zatrzymał samochód, wysiadł jak oparzony, wytargał Dietricha z pojazdu i zaczął go bić. Powalił go na ziemię, bił, kopał na oślep.
No i zaskoczony Niemiec zupełnie nie potrafił się obronić w takiej sytuacji. Gdy napastnik skończył zadawać ciosy ledwo przytomnemu Dietrichowi, to wsiadł do samochodu i oddalił się z miejsca zdarzenia. Ale na nieszczęście napastnika całą sytuację widział świadek, który nieopodal zbierał grzyby. Gdy napastnik zaczął odjeżdżać, świadek podbiegł do pobitego mężczyzny, sprawdził, czy wszystko z nim w porządku i jednocześnie, bardzo trzeźwo myśląc, zapisał numer rejestracyjny uciekającego samochodu. Mężczyzna ten pobiegł do najbliższego domu i poprosił gospodarzy o zadzwonienie pod numer alarmowy policji, opisując całą sytuację, której przed chwilą był świadkiem. I dzięki szybkiemu działaniu świadka, mężczyzna, który pobił i okradł Dietricha, został zatrzymany przez milicjanta patrującego okolice na motorze. Milicjant zatrzymał mężczyznę, przeszukał jego samochód. Tam znalazł m.in. paszport Dietricha, co sprawiło, że milicjant aresztował zatrzymanego. A zatrzymanym złodziejem, który napadł na cudzoziemca, okazał się Słoweniec Metod Trobec. Był on znany policji przez liczne kradzieże i włamania, które dotychczas popełnił w swoim 31-letnim życiu. W chwili zatrzymania był zatrudniony jako magazynier w fabryce Metalka, czyli dokładnie w tym samym zakładzie pracy, co zaginiona Zorica. Gdy milicjanci poznali personalia zatrzymanego, udali się do jego domu w celu przeszukania i zabezpieczenia skradzionych rzeczy obywatela Niemiec. No i dom Metoda znajdował się w niewielkiej miejscowości Spodnia Bela obok miasteczka Krań na północ od Lublany. W garażu zatrzymanego znaleziono nie tylko bagaż skradziony Dietrichowi Müllerowi, ale także bardzo dużo sprzętu skradzionego z fabryki Metalka. I w garażu milicjanci znaleźli również coś, co wydało im się mocno podejrzane. Mianowicie w różnych częściach tego garażu zaczęto znajdować dużą ilość damskiej garderoby. Płaszcze, buty, staniki. Milicjanci zdziwili się, że te rzeczy znajdują się w garażu i że mają do czynienia z taką ich ilością. Metod mieszkał w domu wyłącznie z matką i ta raczej nie trzymałaby ciuchów w garażu służącym do paserki skradzionych towarów, najprawdopodobniej. Stąd milicjanci zaczęli zabezpieczać garderobę jako potencjalnie skradzioną i przygotowaną przez Metoda do sprzedaży. Przedmiotów było tak dużo, że potrzeba było do tego osobnej ciężarówki, by zabrać te damskie ubrania na posterunek, a klasyfikowano, fotografowano i opisano je przez tydzień. Wśród zabezpieczonych rzeczy śledczy odnaleźli zeszyt, gdzie Metod zapisywał dane kontaktowe do kobiet, z którymi się spotykał. Milicjanci postanowili je wezwać na komendę w celu okazania zabezpieczonych ciuchów. Być może któraś z kobiet odnalazłaby swoje ubrania lub wyjawiłyby, jak Metod wszedł w ich posiadanie. No i jedną z pierwszych osób, które wezwano i które zjawiły się na posterunku, była siostra Zoricy Nikolić, o której mówiłem na początku, oraz jej 12-letnia córka. W trakcie przeglądania tej masy ubrań ta 12-latka podeszła do śledczych z niebieską torebką i powiedziała, że ta torebka należy do jej cioci, a ciocia w dniu zaginięcia miała ze sobą właśnie tę torebkę. I 12-letnia siostrzenica Zoricy miała powiedzieć, że doskonale pamięta tę torebkę, bo ciocia często po kryjomu wyciągała z niej pieniądze i dawała dziewczynce, by ta kupiła sobie słodycze. Zaszło więc podejrzenie, że Metod ma coś wspólnego z zaginięciem Zoricy. Milicjanci zaczęli go przesłuchiwać na tę okoliczność, ale on oczywiście nie chciał nic mówić. Właściwie to naprawdę nic nie mówił, tylko jak wspomina prowadzący śledztwo Janes Richard, Metod wyłącznie wpatrywał się w portret marszałka Tity, który wisiał w sali przesłuchań i odmawiał jakichkolwiek rozmów. Śledczy zatem próbowali szukać ciała Zoricy na posesji jego domu. Tak, ciała, bo podejrzewano, że ta już nie żyje. Ale to również nie przyniosło efektów. Na szczęście śledczy dotarli do kobiety, która
spotykała się z Metodem. Kobieta zeznała, że spotykali się jakiś czas, można powiedzieć, że byli parą, ale od pewnego czasu nie mają już ze sobą kontaktu. No i śledczy zaczęli zadawać pytania o dom Metoda, licząc na to, że kobieta da im jakąś wskazówkę, gdzie ten mógł ukryć zwłoki Zoricy. Zapytali tę kobietę, czy bywała w domu Metoda w wiosce Spodnia Bela, na co kobieta odpowiedziała, że nie, że ona spędzała z nim czas w jego domu, ale to było w zupełnie innej miejscowości, w Doleniej Basi. I śledczy nie wiedzieli, że Metod ma jeszcze jakąś nieruchomość. Więc po tych zeznaniach czym prędzej ustalili adres tego drugiego domu i udali się na miejsce. Bo była to taka niewielka chatka, która była murowana, biała i na wyposażeniu miała m.in. piec do wypieku chleba. I na terenie tej nieruchomości, w przeciwieństwie do domu rodzinnego Metoda, dowody niemalże walały się po ziemi. Bardzo szybko ustalono, co zrobił ze zwłokami zamordowanych kobiet. I tak, mówię kobiet, bo ujawnione dowody szybko potwierdziły, że ofiar było zdecydowanie więcej i że to on musi być odpowiedzialny za serię zaginięć. Mianowicie, dowodami były szczątki, właściwie to nadpalone fragmenty kości, które były w piecu do wypieku chleba, w popiele, w kurzu na podłodze, czy nawet na trawniku i w szambie. Zwłoki zamordowanych kobiet były po prostu poddawane kremacji w domowym piecu. Taki stary, domowy, murowany piec służący do wypieku chleba może być wielkości pokaźnej komody, więc wrzucanie do paleniska, nawet jeśli nie całego ciała, to jego fragmentów, nie powinno być dla niego. W związku z tym przyszedł czas na to, by śledczy po pierwsze przesłuchali Metoda na tę okoliczność, po drugie, by poznali szczegóły jego życia i by dowiedzieli się, czy być może ktoś mu w tym makabrycznym procederze pomagał. I o ile Metod miał za sobą historię przestępstw związanych z drobnymi kradzieżami, to nawet ludziom z jego otoczenia ciężko było znaleźć w jego życiorysie coś, co mogłoby sugerować, że ich sąsiad jest bezwzględnym mordercą. No takie klasyczne, miłe, uśmiechnięty, zawsze mówił dzień dobry. Metod miał za sobą już dwa rozwody. W domu rodzinnym mieszkał z matką i tak jak wspomniałem przed chwilą, wszyscy sąsiedzi mówili, że to był zupełnie normalny gość, uśmiechnięty, pomocny, całkiem przystojny. Natomiast jego druga żona zeznała, że Metod nocami miewał coś jakby ataki paniki, po czym zrywał się z łóżka i oznajmiał, że wychodzi z domu. Gdy żona pytała, gdzie on się wybiera, ten nie odpowiadał. Całkiem możliwe, że wychodził wtedy na łowy. Nie wiem, czy te miejsca miały polegać na obserwacji ofiar, napadach, czy także morderstwach, bo zapewne nie każde takie wyjście kończyło się odebraniem komuś życia. No ale obraz Metoda zmieniał się zupełnie, gdy ten wychodził z zamiarem zabicia. Wtedy zmieniał się w prawdziwego drapieżnika, w predatora, bo nie atakował na oślep, a precyzyjnie i dyskretnie obserwował swoją potencjalną ofiarę. Zawsze wybierał takie ofiary, które były słabsze. Na przykład były osłabione chorobą alkoholową, jak większość jego znanych ofiar, czy też osłabione brakiem rodzinnych więzi, a co za tym idzie, prawdopodobnie, że nikt takiej osoby nie będzie zaciekle szukać. Duże drapieżniki działają bardzo podobnie. Obserwując stado, chętniej na ofiarę wybiorą słabego, chorego osobnika niż takiego silnego. Ale Metod pod naciskiem śledczych szczegółowo opisał kilka morderstw. Najczęściej obserwował ofiary w barach i klubokawiarniach. Gdy upatrzył sobie potencjalną ofiarę, zagadywał ją, sprawdzał, czy ta ma jakiś słaby punkt i gdy był już pewien, że tak, to proponował ofierze alkohol. A że większość z ofiar na darmowy alkohol przystawała bardziej niż chętnie, to po dobrym rekonesansie nie musiał już się jakoś wybitnie starać. No i po rozluźnieniu ofiary alkoholem proponował spędzenie wspólnie nocy. Wsiadali w jego samochód i zawoził kobietę do swojego domu, który znajdował się we wsi za miastem. Co więcej,
na samym skraju wsi. Właściwie to w środku lasu i do najbliższych zabudowań było dobrych kilka minut marszu. Widziałem nawet określenia tego miejsca, że była to Vukojebina, a gdyby ktoś zapytał mnie o moje ulubione jugosłowo, to byłaby to właśnie Vukojebina. Słowo to oznacza zadupie, ale ma ono trochę mocniejszy, bardziej dobitny wydźwięk, a gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć dosłownie, to wuk oznacza wilk, a jebina, no to chyba wszyscy słyszą. No dosłownie to znaczy miejsce, gdzie kopulują wilki, czyli w założeniu oddalone od ludzi, od zabudowań, od cywilizacji. I gdy Metod docierał z ofiarą do domu, który był właśnie na takiej wukojebinie, to dochodziło tam do stosunków między Metodem a zwabionymi kobietami. A jak początkowo zeznawał Metod, stosunek miał być długi, monotonny. Chyba mu się nie do końca podobało, więc w końcu jakiś impuls sprawiał, że by osiągnąć spełnienie, Metod chwytał szyję partnerki i trzymał w uścisku aż do końca stosunku, no ale po stosunku partnerka była już po prostu martwa. Jego stymulacja była bezpośrednio związana z agresją i duszeniem partnerki. No i po stosunku już tylko mógł sprawdzać puls ofiary. No i gdy nie był w stanie go wyczuć, odpoczywał chwilę, szedł do szopy po drewno i rozpalał swój piec do wypieku chleba. Najczęściej wkładał tam zwłoki w całości i jak twierdził, jeśli dobrze przypilnował ognia, to tkanki miękkie mogły być już wypalone po około 4 godzinach. Iwana Biziem, sąsiadka, która mieszkała najbliżej Metoda, zeznała, że zdarzały się takie noce, kiedy z domu Metoda dochodziła bardzo głośna muzyka, a w okolicy panował dziwny, duszący smród, jakby palonego płótna. I o ile palenie zwłok miało na celu oczywiście pozbycie się dowodów, o tyle Metod nie niszczył wszystkiego. On zachowywał sobie trofea w postaci biżuterii, ubrań, dokumentów ofiar itd. Psycholodzy twierdzą, że zachowanie przedmiotów należących do ofiar miało również na celu późniejszą stymulację seksualną Metoda i na pewien czas mogło może nawet zaspokajać jego potrzeby bez konieczności wabienia i mordowania. I w programie Dossier o Metodzie Tropcu wypowiadała się sędzina Petra Simona Cinczur. Odpowiadała, że jej pierwszym wspomnieniem z tej sprawy jest to, jak oskarżony bezczelnie i przerażająco zachowywał się na sali sądowej. Na przykład mierząc ją wzrokiem z góry na dół i cynicznie, ale też przerażająco i odrażająco się śmiał. Co ciekawe, roztrząsano też, że w domu Metoda znaleziono książkę, na której mógł się wzorować, na której mógł wzorować swoje przestępstwa. Była to książka a la Pulp Magazine, czyli taka tania, wydawana na papierze gorszej jakości. Najczęściej tam się drukuje fantastykę czy kryminały i taką właśnie powieść kryminalną znaleziono u niego w domu. I to była dokładnie książka pana, który się nazywał Mitar Miloszewicz, ale on pisał pod pseudonimem Frederick Ashton. Książka nosi tytuł Lun i okupani dolari, czyli coś w stylu powiedzmy Lun i wyprane dolary, wyprane pieniądze. I Lun to główny bohater serii wzorowany na Jamesie Bondzie. A w tej części, w jednym z rozdziałów do akcji, wprowadzony jest motyw właśnie palenia zwłok w piecu, w domu. I nie wiem, co o tym myśleć, bo uważam, że na pewno książka nie sprawiła, że zaczął mordować, tak? Bo czasami ten motyw widziałem przedstawiony tak właśnie krzykliwie i sensacyjnie, że można by odebrać, że gdyby Metod nie wszedł w posiadanie tej książki, to nie byłoby całej sprawy. No to jest oczywiście bzdura, ale kto wie, może rzeczywiście zainspirowało go to do wybrania takiego, a nie innego sposobu pozbywania się zwłok. Ale oprócz materiału dowodowego, śledczy zajęli się również życiem prywatnym Tropca i do wiadomości opinii publicznej w Jugosławii podano, że Metod był jednym z czworga dzieci swojej matki. Każde z nich miało mieć innego ojca.
No i według ówczesnych specjalistów brak ojca, takiego archetypu obrońcy domu i dodatkowo jeszcze dochodząca do tego przemoc domowa ze strony konkubentów matki, miały doprowadzić u niego do zniekształcenia podstawowych wartości, zaznaczając, że przemoc no, może po prostu rodzić przemoc. No i ponownie tutaj w programie Dossier wypowiada się psycholog Nemanja Popowicz, który analizując sprawę metoda Tropca klasyfikuje elementy z jego wczesnego etapu rozwoju, znajdując wszystkie elementy słynnej triady McDonalda. I być może znacie to pojęcie z innych podcastów albo skądś indziej po prostu, no ale tak w telegraficznym skrócie to założeniem tej triady McDonalda jest to, że jeśli w okresie dorastania ujawnią się u kogoś takie trzy określone zjawiska, to jest moczenie się w nocy, podpalanie i znęcanie się nad zwierzętami, to bardzo prawdopodobne, że taka osoba zostanie psychopatą, seryjnym mordercą. No ale to jeszcze sobie zweryfikujemy. I tutaj posłużę się fragmentami takiego świetnego facebookowego wpisu Koła Naukowego Psychologii Kryminalistycznej Corpus Delicti. I oni zaznaczają we wpisie, że psychologia bardzo mocno akcentuje taką fundamentalną rolę wczesnych okresów życia dla dalszego rozwoju człowieka. No i pierwsze etapy naszego życia to czas, w którym kształtują się podstawy tego, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości. W tym czasie naszym najważniejszym otoczeniem jest oczywiście rodzina i osoby bliskie. No i są dwie opcje. Albo w dzieciństwie można zaznać szczęścia, przyjemnego czasu, opieki, bezpieczeństwa, no ale można też być ofiarą przemocy, czy zaniedbań, czy poniżej i dostać dotkliwych traum. No ale zestaw tych trzech zachowań, których występowanie zdaniem autora tej koncepcji jest oznaką rozwijania się nieprawidłowości, to, tak jak wspomniałem, moczenie się nocne, które oczywiście może mieć miejsce na przykład z powodu jakichś chorób, na przykład pęcherza, ale innym powodem tego występowania, znaczy jego występowania, może być oddziaływanie silnego bodźca stresowego. No i w tym wypadku sytuacja taka ma miejsce na skutek bycia ofiarą aktów przemocy czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny, no po prostu jakichś patologicznych sytuacji. I też niestety nierzadkie są przypadki, że sytuacje moczenia się skutkują agresywną reakcją, czy to ze strony rodziców, czy ze strony rówieśników. Jeśli chodzi o drugą składową tej triady, czyli podpalanie, to zazwyczaj mówi się o podpalaniu jako wyzwalaniu pewnego napięcia, czy wyzwalaniu agresji spowodowanej zewnętrznymi bodźcami. I często także wiąże się fascynację ogniem z brakiem umiejętności społecznych. I podpalanie jest w takim przypadku wyzwoleniem agresji, frustracji, gniewu. No i czyny takie mogą podwyższać utracone poczucie własnej wartości czy sprawczości. No i podpalając taki młody osobnik bezpośrednio widzi, że spowodował jakieś mniejsze czy większe zniszczenia i widzi, że ma nad czymś, może nie kontrolę, ale że zrobił coś dużego. No i jeszcze zostaje ostatnia składowa triady, czyli te okrucieństwa wobec zwierząt. No i tutaj akurat to jest bardzo dobrze zbadane i naprawdę istnieje zgodność pod kątem tego, że doświadczenie przemocy jest ściśle powiązane ze stosowaniem przemocy wobec zwierząt. Istnieje wiele badań, które bezpośrednio łączą agresję wobec zwierząt z późniejszą agresją wobec ludzi. I powodów takiego działania podaje się kilka, no ale najpopularniejsze z nich to ogólnie jakby ciekawość wyrządzania krzywdy żywej istocie, presja rówieśnicza, ale też pokazywanie swojej siły, czy uwaga, ćwiczenie przed agresją w kierunku ludzi. No tylko, że od sformułowania tej teorii minęło już 60 lat, a triada McDonalda zaczęła być wykorzystywana nie tylko w nauce,
ale też dobrze przyjęła się jako pewna ciekawostka poza kręgami naukowymi. Rozszerzono także jej zastosowanie, bo pierwotnie twórca tej teorii opisał prawidłowość jako dotyczącą osób mogących stanowić zagrożenie dla życia innych. Natomiast później przemieszano to w ten sposób, że ten szablon zaczął się odnosić do na przykład seryjnych morderców, gwałcicieli czy sprawców przemocy tak mniej szerzej pojętego. No i po pierwsze, warto zaznaczyć, że oryginalna teoria była formułowana na podstawie wąskiej grupy, bo tylko 100 osób, w dodatku jednolitej i podejrzewanej o zamiar zabójstwa. No i tutaj ten pan McDonald nie badał ani sprawców seryjnych, ani sprawców przestępstw seksualnych. Przede wszystkim nie zawsze sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu spełniają wszystkie trzy warunki tej triady, bo często popełniają jeden lub dwa. Znaczy popełniają, mają w swoim życiu taki epizod, gdzie wypełniają jeden lub dwa elementy tej triady. To nie muszą być trzy. I to też nie jest tak, jak czasem mówią krzykliwe nagłówki, że jak wytypować przyszłego seryjnego mordercę, no i że on musi spełnić trzy warunki. Tak to nie działa. Troszkę po prostu przeinaczono na potrzeby szerszej publiczności takie zagadnienie. No ale wracając do metoda Tropca, to on jako nieletni miał na koncie właśnie moczenie się w nocy, podpalanie budynków na wsi, no i przemoc wobec zwierząt. I w dorosłym życiu dużo dla niego znaczyła moc i to, że w określonych sytuacjach ludzie się go bali. Ale w trakcie procesu wyszła na jaw bardzo szokująca informacja. Parę lat wcześniej, po recydywie z kradzieżami i rozbojami, Metod trafił do szpitala psychiatrycznego w Zagrzebiu, gdzie leczono go elektrowstrząsami. Tak, to te czasy, kiedy stosowano elektrowstrząsy w wielu przypadkach, uważając tę metodę wtedy za skuteczną w tych przypadkach. No ale mnie potwornie zdziwiło, gdy w trakcie przygotowań do omówienia tej sprawy dowiedziałem się, że występują jednostki chorobowe do dzisiaj, przy których wskazaniem może być terapia elektrowstrząsami. Co prawda w znieczuleniu ogólnym, ale wciąż byłem przekonany, że ze względu na kontrowersje i odpór społeczny nie stosuje się już elektrowstrząsów, a nawet uważałem, że była to terapia nieskuteczna. Na pewno nieskuteczna w wielu przypadkach, ale specjaliści z zakresu medycyny nadal stosują tę metodę w kilku nielicznych przypadkach, a jednak okazuje się właśnie, że ta terapia może być zaproponowana pacjentom cierpiącym na konkretne schorzenia. No i odbywa się to zupełnie inaczej i bezpieczniej niż w filmach, czy chociażby w poprzednim wieku. No ale raczej elektrowstrząsy nie były najlepszym doborem terapii dla metoda Tropca. I co ciekawe, obrońca metoda już na początku procesu zbudował całą swoją linię obrony na pobycie metoda właśnie w szpitalu psychiatrycznym i terapii elektrowstrząsowej dokonanej na jego kliencie. Ale psychiatrzy powołani w celu zbadania metoda Tropca na tę okoliczność stwierdzili, że w jego mózgu nie doszło do żadnych zmian w wyniku terapii elektrowstrząsami i nie jest ona przyczyną tego, że metod zaczął zabijać. Był po prostu psychopatą, a nie pacjentem psychiatrycznym. Nie stwierdzono u niego amnezji czy na przykład nieleczonej schizofrenii. W trakcie dokonywania przestępstw metod Tropec był świadomy, zacierał ślady. On po prostu wiedział, co robi. Specjaliści z Instytutu Medycyny Sądowej w Lublanie oraz specjaliści z dziedziny stomatologii uznali, że tylko po zębach można było zidentyfikować zaledwie jedną ofiarę metoda Tropca i była to Zorica. Do zabicia pozostałych trzech metod sam się przyznał. Na późniejszym etapie procesu obrona wniosła o uznanie metoda obciążonym chorobami psychicznymi dziedzicznie, co dr Nikola Preszyć obalił swoją wcześniej sporządzoną ekspertyzą psychiatryczną oskarżonego. Co do zeznań, to niemal wszyscy członkowie rodziny Tropców skorzystali z prawa do odmowy zeznań, za wyjątkiem jednej z byłych żon,
która nie wniosła nic istotnego do sprawy, oraz jego matki, która zeznawała na jego korzyść i przytaczała trudne dzieciństwo oraz chroniczne bóle głowy, jakie miał mieć Method po terapii elektrowstrząsami w 1974 roku. No i później adwokat Methoda przeszedł do obrony totalnej, twierdząc, że jego klient tych kobiet nie zabił, bo uwaga, jedna z nich zmarła na majaczenie, inna się zadławiła, a jeszcze inna podcięła sobie żyły. No, a że Method miał złe doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, to wolał pozbyć się zwłok, niż zgłosić takie zajścia. Cały proces był błyskawiczny, trwał mniej niż miesiąc i końcem listopada 1981 roku Method Trobec usłyszał wyrok skazujący za popełnienie 4 morderstw ze szczególnym okrucieństwem i za to otrzymał karę śmierci, a za kradzieże i pobicie 4 lata odsiadki. Method wyglądał wtedy, jakby wyrokiem w ogóle się nie przejął i w jugosłowiańskiej prasie z 1981 roku w artykułach opisujących tę sprawę i wyrok można było znaleźć zdjęcie uśmiechającego się Methoda, który wygląda, jakby cała ta sprawa spłynęła po nim jak po kaczce. No ale mina zupełnie mu zrzędła, kiedy usłyszał od sądu, że musi zwrócić 51 330 dinarów kosztów sądowych, 4000 dinarów za ryczałt, no i tu chyba chodzi o badania lub dozór, nie jestem pewien, 10 465 dinarów za kradzieże w miejscu zatrudnienia i 1500 dinarów za kradzież zegarka i to wyszło łącznie 67 300 dinarów jugosłowiańskich. No i bardzo trudno to przełożyć na złotówki, bo nasza waluta w latach 80. właściwie umierała, ale może niech to zobrazuje takie porównanie, że za jednego dolara trzeba było zapłacić blisko 40 dinarów, a w Polsce za jednego dolara na czarnym rynku płacono ponad 600 zł. Oczywiście złotówka była wtedy bezwartościowa, ale w PRL-u śmiano się na przykład, że kurs dolara to mniej więcej cena za pół litra w Peweksie. No i przeciętna pensja wynosiła wtedy w Polsce jakieś 20 dolarów, czyli z szybkich rachunków wychodzi nam, że nałożona na Methoda kara pieniężna to było jakieś 86 przeciętnych pensji, czyli naprawdę sporo. Method oczekiwał dnia wykonania kary śmierci w zakładzie karnym, ale rok później sąd apelacyjny zmienił karę śmierci na 20 lat pozbawienia wolności, argumentując to tym, że Method tak naprawdę jest w pewnym stopniu chory, ale nie w takim, by nie wiedzieć, co robi. Sugeruje się, że ta zmiana nie wynikała wcale ze stanu zdrowia Methoda Trobca. Ona miała wynikać raczej z tego, że był to pierwszy wyrok śmierci w Republice Słowenii od 1959 roku, a w 1983 roku do Parlamentu Republiki Słowenii złożono dłużej przygotowywany projekt obywatelski dotyczący zniesienia kary śmierci. Więc miała to być taka zagrywka ze strony wymiaru sprawiedliwości, wybielająca poniekąd sądownictwo republiki, które po modyfikacji prawa karnego mogłoby się oczyścić tym, że u nich kara śmierci to i tak była takim martwym przepisem, bo nie wykonano takiej w republice już od 34 lat. No i w czerwcu 1984 roku w domu Methoda Trobca znaleziono jeszcze jeden bardzo istotny dowód. Mianowicie, a przypominam, że to było już po procesie i po jego skazaniu i nawet po zmniejszeniu mu wyroku, czyli w 1984 w jego domu znaleziono istotne dowody i były to ukryte dokumenty Olgi Pajic, która zaginęła w sierpniu 1975 roku. No i Method, będąc skonfrontowanym z tymi dowodami, przyznał, że była to jego pierwsza ofiara. Kary mu nie zwiększono, wliczając to morderstwo do serii, za którą został już skazany. I w trakcie odsiadki w 1988 roku Method zaatakował strażnika oraz współwięźnia zrobionym przez siebie nożem, a w 1992 roku ponownie zaatakował współwięźnia i w tym czasie był przenoszony z więzienia do więzienia, z izolatek do części wspólnych i na odwrót. No i za przeprowadzone ataki otrzymał dodatkowe 10,5 roku
więzienia, a 30 maja 2006 roku Metod Trobec powiesił się w swojej celi, używając tego prześcieradła, które zamocował na zaworze od toalety. No i tutaj mówi się, że w trakcie wieszania się muszla klozetowa miała się wyrwać z podłogi, ale mimo to zarówno strażnicy, jak i współwięźniowie twierdzą, że nic nie słyszeli. Według opinii współczesnych biegłych Metod nie był chory psychicznie, a historia chorób w jego rodzinie nie ujawniła się u niego. W swoim życiu przecież skończył szkołę, uzyskał prawo jazdy oraz odbył służbę wojskową, no i był zdolny do pomnażania majątku, jak i planowania przestępstw, a zacieraniem śladów pokazał, że był znał konsekwencje swoich czynów. Został określony jako osobowość egocentryczna, dysocjalna i paranoidalna, posiadające anomalie popędu seksualnego, a jego braki emocjonalne łączono z nadmiernym przywiązaniem do matki, która swoją drogą odwiedzała go w więzieniu aż do jej śmierci i to było tylko na kilka miesięcy przed samobójstwem Metoda. Historie o seryjnych mordercach zawsze wywołują sporo emocji. Myślę, że podobnie jest w tej sprawie, bo tu oprócz samych morderstw szokuje również sposób pozbywania się zwłok. I historia Metoda Trobca jest znana w krajach byłej Jugosławii do dzisiaj. No i największą popularnością, cudzysłów w powietrzu, cieszy się oczywiście w jego rodzinnej Słowenii. Nie chcę pójść za daleko w stwierdzeniach i powiedzieć, że Metod Trobec stał się celebrytą. Niemniej jednak jego historia fascynowała wielu artystów oraz przeszła do mowy potocznej i przedstawię teraz kilka przykładów. Popularna jugosłowiańska poetka i pisarka słoweńskiego pochodzenia, która notabene zasłynęła pisaniem książek dla dzieci, w latach 80. napisała tekst piosenki Ballada o te, czyli ballada o Trobcu. I tutaj fragment tekstu. I tam bestia gwałciła, ale każdej w budzie, z którą spał, zbyt mocno zacisnął szyję. A gdy nie mógł pozbyć się trupów, pomyślał teraz, to mam przesrane. Później znalazł wyjście z tej sytuacji, napalił w piecu i rzucił ofiarę. Z innych przykładów, w 81. w Chorwacji powstał zespół muzyczny, grający psychodelicznego rocka, post-punk i muzykę no wave. Ich piosenki cechuje bardzo niepokojąca atmosfera. Teksty bardzo ciekawe, no i oczywiście ciężkie brzmienia. Ta grupa miała mieć niemały problem z wydawaniem w ogóle swoich utworów ze względu na kontrowersyjne teksty piosenek, jak i nazwę swojego zespołu. Ponieważ grupa nazywała się Trobecowe Kruszne Peci, co możemy przetłumaczyć jako piece do chleba Metoda Trobca. No i podobno część tekstów nawiązuje do dzisiaj omawianych morderstw. Polecam przesłuchać kilku utworów. Bardzo ciekawy gatunek, ciekawa muzyka i serio mają niepokojącą aurę. O Metodzie Trobcu wypowiedział się nawet sam Slavoj Žižek, popularny słoweński socjolog, którego prace są tłumaczone również na polski. No i Žižek powiedział, że Trobec jest jak bohater opowiadania Iwana Cankara, popularnego słoweńskiego pisarza, a czyny Metody są ciemną stroną chorobliwej wierności wobec matki, która się nim opiekowała i na dziwny sposób chroniła go. W 1999 roku, gdy pozytywnie zaopiniowano w jednej ze słoweńskich miejscowości nadanie jednej ze szkół podstawowych imienia Iwana Dolenca, publicysty i polityka, to jeden z dziennikarzy w swoim felietonie napisał, że równie dobrze można by nazwać tę szkołę imieniem Metoda Trobca, z czego wyniknął oczywiście niemały skandal. Natomiast w 2005 roku jeden z polityków opowiedział anegdotę w telewizji po swojej wizycie w miejscowości, gdzie znajdował się dom Metoda Trobca i powiedział, że miejscowi mówią tam, że tylko my wiemy, co to jest Pitchkin Dim.
wyszedł z tego skandal, bo Pitchkin Dim to związek frazeologiczny i jest trochę wulgarny, no bo dosłownie znaczy to dym z dróg rodnych kobiety, ale oznacza też coś bardzo prostego. Taka nasza bułka z masłem, czy z angielskiego piece of cake. Na przykład jak szef czy szefowa zapytają was, czy będziecie umieli zrobić jakieś zadanie, to można odpowiedzieć, szefie, to jest dla mnie Pitchkin Dim. To miała być śmieszna anegdotka, bo uwaga, nikt do końca nie wie, dlaczego Pitchkin Dim znaczy to, co znaczy, ale śmiesznie oczywiście nie wyszło, a polityk musiał publicznie przeprosić za swoje słowa. Z innych publikacji mamy jeszcze esej Marcela Stefanczycza o fenomenie metoda Tropca wśród Słoweńców, plus dodatkowo film krótkometrażowy z 2018 roku właśnie o metodu Tropcu i wiele, wiele innych. No i nie ma wątpliwości, że metod popełnił okropne czyny, niezależnie od tego, czy był chory, czy nie. I bardzo dobrze, że nie doczekał wyjścia na wolność, bo zachodziło prawdopodobieństwo, że mógłby ponownie wyjść na łowy. Co więcej, został złapany właściwie przez przypadek i do końca nie wiadomo, ile mogło być jego ofiar i ile mogłoby to jeszcze potrwać. Natomiast te ofiary, które znamy z imienia i nazwiska, były przez niego potwierdzone, słownie. No ale zachodzi naprawdę duże prawdopodobieństwo, że szczątki znalezione w jego domu mogły należeć do większej ilości kobiet, chociażby biorąc pod uwagę fakt, że w jego domu odnaleziono ogromne ilości damskiej odzieży, która z pewnością należała do większej ilości kobiet niż 5 potwierdzonych ofiar. Teraz możemy zadać sobie pytanie, czy ta odzież została tylko skradziona, czy okoliczności ich zdobycia były zdecydowanie bardziej dramatyczne. Jego postać i dokonania miały też duży wpływ na popkulturę, głównie w Słowenii, i był swego rodzaju socjologicznym fenomenem, pokazującym, że jest w społeczeństwie potrzeba mówienia na różnych płaszczyznach o takich osobach jak on. Mógłbym jeszcze sporo mówić o metodzie i jego fenomenie, ale chciałbym zakończyć przypomnieniem o jego ofiarach. Ten facet działał jak drapieżnik i bardzo skrupulatnie dobierał swoje ofiary, odnajdując w nich słabości. Te kobiety zginęły, bo wyselekcjonował je jako wystarczająco atrakcyjne i słabe pod różnymi względami. Były to kobiety albo mające chorobę alkoholową, albo skłonne do okazjonalnej pracy seksualnej, co też było dobrym zagraniem z jego strony, jakby dobrym inaczej, na jego korzyść. Gdyby zabił kobietę pracującą w agencji, ktoś na pewno zauważyłby jej zniknięcie i mógłby jej, w domyśle również jego, szukać. Kobieta, która pracowała w ten sposób, w ukryciu, znając wagę społecznej stygmy na tego typu zarabianiu, na pewno nikomu o tym nie wspomina, a co za tym idzie, łatwiej by urwał się po niej ślad. No i jest jeszcze historia Zoricy, od której w ogóle zacząłem tę opowieść. Kobieta po rozwodzie niemal obsesyjnie szuka nowego partnera. Mieszka z siostrą i siostrzenicą, którą bardzo kocha i rozpieszcza. Zorica bardzo chce założyć rodzinę, ale nie wie, jak poznać partnera i nie przyznaje się siostrze do spotkania z mężczyzną i wtedy znika. Stąd moja prośba do was, drodzy słuchacze i słuchaczki, w obecnych czasach dużo łatwiej się z kimś umówić. Zamiast anonsów w gazetach są ogólnodostępne aplikacje randkowe. Można szukać partnera lub partnerki na całe życie, można szukać znajomego, czy po prostu pójść na one night standa. No, cokolwiek wam się zamarzy, ale nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. To może być strzał w dziesiątkę, ktoś, kto absolutnie nam nie spasuje, może nam się trafić groźny dziwak albo psychopata. Żeby zapobiec pewnym groźnym sytuacjom, pamiętajcie proszę, żeby unikać chodzenia do kogoś do domu na pierwszej randce. Niech to będzie zawsze miejsce publiczne. Zawsze też powiedzcie, gdzie i z kim się wybieracie, chociaż jednej osobie, przyjaciółce, bratu, koleżance z pracy, cokolwiek. I warto też
pokazać swoim najbliższym, że mają u was bezpieczną przestrzeń na właśnie takie działanie, na takie informacje. Jeśli widzicie, że przyjaciółka czy przyjaciel korzysta z aplikacji rankowych, to dajcie im znać, że mogą tak zrobić. I może w któryś piątkowy wieczór dostaniecie wiadomość typu: hej, idę do takiej i takiej restauracji, na takiej i takiej ulicy, a tutaj wysyłam ci zdjęcie tego typa czy tej typiary, z którą wychodzę. I nie chodzi mi o sianie paniki czy nieufności, ale myślę, że każda ze stron poczuje się bezpieczniej. Poza tym, wiecie, jak to mówią, no, strzeżonego Pan Bóg strzeże, tak? Także uważajcie na siebie i bawcie się świetnie, bądźcie bezpieczni. I to tyle na dzisiaj. Także zdjęcia do sprawy pojawią się na Instagramie i Facebooku Jugo Zbrodni. Szczególnie zapraszam na Instagram, gdzie czasem dodaję coś ciekawego na relacje. No i to tyle na dziś. Także słyszymy się niebawem, czyli czujemy se uskoro. Chwala!